witam was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj kolejny epizod i dzisiaj jest epizod taki dosyć kontrowersyjny, dlatego że panuje obiegowa opinia, że Mavic Air on topi się wraz z zestawem do wodowania czy do lądowania w wodzie. Ja spróbuję dzisiaj zrobić trochę modyfikację tego zestawu, bo widziałem filmik i pewnie wiele osób widziało, kiedy gość utopił drona i wpadł mu dokładnie, zdaje się, tyłem. No, pretty calm pull like this. I'm seeing no problem whatsoever. Oh, well, there we go. We just dunked our Mavic Air. And that's what these tests are all about. So what happened was the rear... Mam chyba podejrzenie, jak to się stało. Zaraz spróbujemy to rozpracować. Słuchajcie, więc tajemnica sukcesu polega na tym, że facet bardzo słabo włożył te końcówki, prawda, w te kulki i środek ciężkości miał wysoko, dlatego była tendencja do tego, że mu się dron przekręcił na dół i wpadł do wody. I don't want to make that loose, so I'm just gonna kind of push it until it gets quite tight. It's just resistance, there's no clicking or anything. Trzeba kulki wcisnąć najmocniej jak się tylko da. Najlepiej zrobić to przed założeniem jeszcze na drona. I jak najniżej. Oczywiście można się pokusić też, żeby trochę przyciąć te kulki tutaj na dole. Ale środek ciężkości musimy obniżyć i wtedy nie ma bolca, nie ma bata, że Mavic nam się będzie kolebał i wpadnie do wody. You wanted to just hit him with some spray paint? And there's all four of them, so check that out. So that is our Mavic. It looks like it's a little bit wobbly because I want to push that one up a little bit more. I ja myślę, że to jest też tak, że jeden film ktoś zobaczy, poszła fama na forum i od razu jest afera. Ale jeżeli to dobrze zrobimy, to on nam się na pewno nie utopi. Zaraz zrobię próbę, bo mam pewność. Teraz jest bardzo nisko środek ciężkości. Nie ma takiej opcji, że Mavic nam wpadnie. Ja bym jeszcze nawet poszedł mocniej i bym leciutko wyciął kształty na te mocowania, ale dzisiaj tutaj akurat przy basenie nie mam nożyka. Natomiast myślę, że to już wystarczy. Zaraz będą próby. Co mówiłaś, Miecia? Więc cała tajemnica tkwi właśnie w tym, żeby jak najbardziej obniżyć środek ciężkości. Tutaj trzeba jeszcze uważać na te ugięcia. To jest też bardzo istotne, bo może faktycznie nam się kulka ugiąć. Jeszcze rozmawiałem wczoraj z takim chłopakiem, mówił, że fajnie byłoby, gdyby miał podwójne kulki. To już byłoby lekkie przegięcie. Na pewno trzeba trochę rozwagi i trochę rozsądku przy tym. Bo to nie jest tak, że coś jest złe albo dobre. Po prostu ludzie też... No bezmyślnie pewne rzeczy podejmują. Uważam, że jest w porządku ten zestaw i on umożliwia latanie tuż nad powierzchnią wody. Wtedy trzeba czujniki wyłączyć, te czujniki dolne. I druga sprawa, miałem jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy można stosować ten zestaw same nóżki jako przedłużone podwozie, już to pokazuję. Jak najbardziej
widzicie, można stosować. Już zrobimy próbę startu. To tyle, jeżeli chodzi o ten krótki film dotyczący zestawu dowodowania Mavic Air, jak najbardziej tak. Muszę Wam powiedzieć, że następne tygodnie chyba spędzę właśnie z tym dronem. Głównie ze względu na gabaryty, bo to jest podstawa. Jednak jest o połowę lżejszy niż Mavic 2, więc to ma niebagatelny wpływ, szczególnie jeżeli chodzi o masę baterii, wędrowanie z nim, czy nawet bieganie w plecaku. Jak najbardziej Mavic Air mi wystarcza jak na razie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, pa!